Pierwszym mówcą tej sesji jest pan profesor Czesław Radzewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł jego wykładu: Interferencja i splątanie fotonów oraz zastosowanie tych efektów do przesyłania informacji. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym podziękować organizatorom za danie mi szansy wystąpienia na tym szczególnie uroczystym zjeździe fizyków polskich. Plan mojego wystąpienia wygląda z grubsza tak. To są wyraźnie dwie różne części. Część pierwsza, gdzie będę mówił o rzeczach ogólnych, i część druga, w której opowiem o pewnym doświadczeniu wykonanym w ubiegłym roku przez moją grupę i opowiem zarówno o samym doświadczeniu, jak i wynikach i ewentualnie co z tego dobrego dla fizyki wynika. Jak jest rok 2005 i jest Międzynarodowy Rok Fizyki, no to nie sposób nie mówić o jakichś wielkich rzeczach. Praktycznie wszyscy mówią o fotonach, mówią o Einsteinie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że słynna praca Einsteina z 1905 roku, której on opisywał efekt fotoelektryczny, w zasadzie nie przytacza pojęcia fotonu. Tam wyłącznie pojawia się kwant energii pola elektromagnetycznego. Jak się dobrze zastanowić, to foton jako indywiduum nie jest potrzebny, żeby efekt fotoelektryczny wyjaśnić. Co więcej, 5 lat wcześniej, kiedy Max Planck wyprowadzał słynne równanie na promieniowanie ciała doskonale czarnego, on już wtedy skwantyzował energię pola elektromagnetycznego w pudełku. Czyli w pewnym sensie powinniśmy oddać sprawiedliwość również Maxowi Planckowi, ponieważ jest ten uroczysty rok, to nie może być bez zdjęcia Einsteina oczywiście. Proszę Państwa, gdyby Einsteina sfotografować w mocy jednego fotonu, to mielibyśmy taki obrazek. Prawda, że mało informacji jest w tym obrazku zawartej? Dobrze, teraz poważnie. Będę mówił dzisiaj o fotonach, o splątaniu fotonów i o wykorzystaniu tego efektu do komunikacji optycznej. Zacznijmy od armat. Zacznijmy od fotonów. Nie jest łatwo produkować fotony. Marzeniem doświadczalnika byłaby maszyna, podobna trochę do karabinu maszynowego, gdzie po naciśnięciu spustu dostawalibyśmy foton. Otóż przez ponad 100 lat od czasu, kiedy foton jako pojęcie pojawiło się, takich maszyn nie było, one pojawiają się dopiero teraz. I ja spróbuję tłumaczyć dlaczego. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy klasyczne źródło promieniowania, na przykład laser impulsowy, i impulsy z tego lasera wpuszczamy na detektor fotonów, na licznik fotonów, i zaczynamy sobie mierzyć, ile fotonów jest rejestrowanych w pojedynczym impulsie. Otóż okazuje się, że jeśli obniżamy natężenie światła, to owszem, średnio w każdym impulsie jest coraz mniej fotonów, ale nigdy nie mamy jednego fotonu. Możemy mieć 0, możemy mieć 1, 2, 3 i tak dalej. To wszystko jest opisane rozkładem poissonowskim. Czyli widać, że ta prosta metoda, polegająca na osłabieniu klasycznego źródła promieniowania, nie daje nam pojedynczych fotonów. My musimy zrobić coś więcej, coś mądrzejszego, żeby wyprodukować pojedyncze fotony. To się na szczęście w ostatnich dziesięcioleciach udaje coraz lepiej. I są dwa pomysły na produkowanie takich interesujących stanów promieniowania. Jeden oparty na przemianie częstości parametrycznej, o tym będę mówił za chwilę więcej. Natomiast drugi oparty na oddziaływaniu światła z pojedynczymi obiektami kwantowymi. Otóż wyobraźmy sobie, że świecimy impulsem laserowym na pojedynczy atom. Atom absorbuje promieniowanie, przechodzi do stanu zbudzonego i coś z tą energią musi zrobić. Na ogół wypromieniuje, albo zawsze wypromieniuje tę energię. Jak wypromieniuje? Wypromieniuje w postaci pojedynczego fotonu. To jest bardzo dobry pomysł. Kłopot z tego typu źródłami pojedynczych fotonów polega na tym, że promieniowanie
emisji spontanicznej idzie w pełen kąt bryłowy, dość trudno jest ten foton złapać, trudno jest go pewnie do czegoś użyć. Otóż temu można zaradzić w ten sposób, że dookoła takiego atomu zbudujemy mikrownękę. I wtedy w obecności tej mikrownęki foton emisji spontanicznej będzie preferencyjnie emitowany wzdłuż osi wnęki. Jak się mocno sprzęże wnękę rezonansową z atomem, to praktycznie wszystkie fotony emisji spontanicznej będą emitowane w modzie wnęki, tak to mówimy. Czyli już potrafimy w ten sposób ustalić kierunek emisji fotonu. On staje się bardziej użyteczny w ten sposób. Kłopot jest drugi. Kiedy wzbudzimy atom do stanu zbudzonego, to on sobie wypromieniuje foton wtedy, kiedy będzie chciał, w granicach czasu życia poziomu zbudzonego. Czyli nie mamy kontroli nad tym, kiedy foton jest wyemitowany. Temu też można zaradzić i sposób na to polega na tym, żeby zamiast zbudzać emisję spontaniczną, żeby wykorzystać przejście wymuszone ramanowskie. Ten proces jest procesem spójnym i w ten sposób my możemy precyzyjnie również kontrolować moment czasu, w którym foton jest emitowany. Te metody produkcji pojedynczych fotonów rozwijają się. Ja pokażę kilka odnośników. O wadze zagadnienia świadczą choćby no, czasopisma, w których się to publikuje. To są ciągle bardzo, bardzo ważne zagadnienia. Skoro już troszkę powiedziałem o armatach, to chciałbym przejść do interferencji. Obiecałem w tytule wykładu, że powiem o interferencji klasycznej i interferencji kwantowej. W przypadku fotonów jest pewien kłopot. Bardzo często, czy bardzo łatwo jest pomylić interferencję związaną z faktem, że światło jest falą, z interferencją, która jest autentycznie kwantowa. Otóż na początek klasyczne doświadczenie interferencyjne. Mamy dwie wiązki światła o tej samej częstości z jakąś przesuniętą fazą. Możemy to na przykład zrobić w ten sposób, że dobudujemy sobie interferometr Mach-Zehndera. Wiązka laserowa jest dzielona na pierwszej płytce światłodzielącej. Później mamy przesunięcie fazy w jednym z ramion i znowu wiązki padają na płytkę światłodzielącą, taką posrebrzony kawałek szkiełka, na którym mamy transmisję i odbicie równe 50%. Jaki jest wynik tego doświadczenia? To wszyscy wiemy. To, co biegnie detektora numer 1 na przykład, jest przyczynkiem od dwóch fal. Jednej, która przeszła na wprost przez płytkę światłodzielącą i drugiej, która się odbiła. Ta biegnąca od dołu odbiła się. Te fale sobą interferują, co daje klasyczny, dobrze znany wynik. Wynik pomiaru natężenia światła w detektorze pierwszym zależy jak kosinus kwadrat różnicy faz pomiędzy tymi dwiema falami. No dobrze, to skomplikujmy sobie troszkę zagadnienie. Dołóżmy w naszym układzie oryginalnym wyjściowym, dołóżmy bardzo gęsty filtr, który osłabi promieniowanie. I zapytajmy, co się stanie wtedy. Jest bardzo małe natężenie światła. Możemy sobie wyobrażać naiwnie, że w momencie, kiedy dokonujemy pomiaru, w układzie, całym układzie doświadczalnym jest tylko pojedynczy foton. Co najwyżej. Albo go nie ma w ogóle. I ku naszemu zdziwieniu okazuje się, że wynik jest taki sam. Dlaczego? Dlatego, że w tym doświadczeniu nie korzystamy z faktu, że foton jest cząstką. Nie korzystamy z faktu, że on może interferować kwantowo. Ciągle mamy do czynienia z interferencją klasyczną. Żeby zobaczyć interferencję kwantową w czystym wydaniu, trzeba zrobić inne doświadczenie. Mianowicie trzeba na taką płytkę światłodzielącą naprawdę wpuścić dwa fotony. Ja je ponumerowałem, żeby było je łatwo śledzić i zobaczyć, co się dzieje wtedy. Te dwa fotony są identyczne, one nie różnią się niczym, poza tym, że wchodzą do naszego układu dwiema możliwymi drogami, naszą płytkę światłodzielącą. Otóż mamy cztery możliwości teraz. Albo pierwszy foton przechodzi, a drugi odbija się i oba trafiają do detektora numer jeden, albo na odwrót. Każdemu z tych procesów możemy przypisać określoną amplitudę prawdopodobieństwa, ją będę oznaczał przez alfa na moich transparencjach. I wreszcie, potencjalnie mamy trzecią możliwość, która polegałaby na tym, że foton pierwszy przechodzi, drugi przechodzi. Albo foton pierwszy odbija się i drugi się odbija.
Jeśli dodamy amplitudy tych dwóch procesów do siebie, to one są takie same z dokładnością do znaku i efekt końcowy jest taki, że nigdy nie mamy w tym doświadczeniu po jednym fotonie w detektorze. One zawsze skleją się i pobiegną do jednego detektora. To jest przykład interferencji kwantowej, gdzie sam fakt, iż kwant promieniowania jest cząstką, prowadzi do efektów interferencyjnych. Ja miałem doskonałego przedmówcę w postaci profesora Tanasia, w związku z tym mówienie o splątaniu w tej chwili jest bardzo łatwym zajęciem. Wszyscy już to świetnie rozumieją. Ja powiem troszkę w innej wersji. Wyobraźmy sobie jakiś układ fizyczny, w tej chwili nieznany natury, który ma jedną szczególną własność. Mianowicie on zawsze emituje dwa fotony. Te fotony są rozdzielone przestrzennie. Możemy sobie wyobrazić, że biegną w przeciwnych kierunkach. I to jest ta szczególna własność tego, naszego układu fizycznego. Co więcej, zakładamy, że pod każdym innym względem, poza kierunkiem ruchu, te fotony są identyczne, są nierozróżnialne, mają tę samą częstość, wszystko jest tak, tę samą polaryzację na przykład. Dalej, zróbmy założenie, że nasz układ jest zbudowany jakoś szczególnie i jest w stanie emitować fotony w dwóch dobrze zdefiniowanych polaryzacjach. Nazwijmy je polaryzacją poziomą i polaryzacją pionową. To jakie mamy możliwości? Po pierwsze, możemy sobie wyobrażać, że na wyjściu z układu mamy dwa fotony spolaryzowane pionowo, one się rozbiegają oczywiście, dwa fotony spolaryzowane poziomo, no i możemy mieć stany mieszane, takie, gdzie jeden foton jest spolaryzowany, foton numer jeden jest spolaryzowany pionowo, a foton numer dwa poziomo, albo na odwrót. Ale jeżeli ja potraktuję te moje strzałki na tablicy jako opis stanu kwantowego dla tych dwóch fotonów, to muszę niestety wziąć pod uwagę to, że mechanika kwantowa jest teorią liniową. Więc jeżeli mam jakieś rozwiązania, to również ich superpozycja liniowa będzie dobrym rozwiązaniem. W związku z tym mogę podtworzyć kombinację z tych stanów, które miałem wcześniej. I w ten sposób pojawiają się stany splątane. Ja je będę nazywał parami EPR czasami. Czasami będę nazywał czystymi stanami Bella. Tu znowu w odniesieniu do tego, co mówił profesor Tanaś wcześniej. Są dokładnie cztery możliwości stworzenia czystych stanów splątanych i one różnią się symetrią. Jeden z nich jest wyróżniony, będę go nazywał singletem, natomiast trzy pozostałe to są tak zwane triplety. One tworzą jedną grupę, która się inaczej transformuje przy różnych operacjach. Teraz troszkę o rzeczach bardziej ogólnych. Dlaczego splątanie, dlaczego interferencja kwantowa, dlaczego chcemy w ogóle o tym mówić, dlaczego zdecydowałem się mówić o tym na tym wykładzie. Powodów jest kilka. Jeden powód jest, powiedziałbym, czysto fizyczny. Ja je podzielę na wyraźne kategorie. Jeden powód czysto fizyczny. Te stany układów fizycznych pozwalają sprawdzać bardzo interesujące i fundamentalne zagadnienia z mechaniki kwantowej. Pierwszy przykład to jest tak zwany paradoks Einsteina, Podolskiego-Rosena. To jest słynna historia, kiedy w roku 1935 oni napisali pracę dotyczącą doświadczenia myślowego, w którym właśnie takie dwa fotony w stanie splątanym, rozbiegające się daleko od siebie, podlegają pomiarom przez jednego obserwatora, który jest po lewej stronie, drugiego, który jest po prawej stronie. Ci obserwatorzy mogą mierzyć polaryzację. No i stan singletowy ma tę szczególną własność, że nawet jeśli polaryzacja każdego z fotonów z osobna nie jest zdefiniowana, a nie jest, ponieważ jest i pionowa, i pozioma równocześnie, to jeżeli obserwator po lewej stronie znajdzie foton o polaryzacji pionowej, to wtedy już wie, że ten drugi foton musi mieć polaryzację poziomą. I to jest pewien kłopot. Kłopot troszkę filozoficzny, wynikający z tego, że można by sądzić, że w ten sposób informacja rozchodzi się z prędkością większą niż prędkość światła, ponieważ no, niejako wynik tego pomiaru po prawej stronie mojej jest znany temu obserwatorowi po lewej stronie z bardzo małym opóźnieniem czasowym, właściwie bez opóźnienia czasowego.
To był ten słynny paradoks Einsteina, Podolskiego, Rosena. To troszkę później zostało uporządkowane w latach 60., kiedy Bell wyprowadził swoje słynne nierówności Bella, które pozwalają skwantyfikować zagadnienie. Mianowicie pojawia się jakiś parametr, który można porównywać, który można mierzyć i który można porównywać do teorii klasycznych i teorii kwantowych. Ludzie sporo takich doświadczeń zrobili. One zaczęły się w latach 80., 70., 80. Do tego czasu zostały zrobionych bardzo wiele. Wszystkie one wskazują na jedną rzecz. Mianowicie nikt nie znalazł sprzeczności z mechaniką kwantową taką, jak my ją rozumiemy. Czyli w zasadzie tutaj nie ma dużego problemu z tym. Druga grupa zagadnień, dla których ta interferencja i splątanie są ważne, to jest ten duża klamra, to jest informatyka kwantowa. Ja się na tym znam bardzo mało, w związku z tym powiem Państwu tylko proste rzeczy związane z informatyką kwantową. Natomiast warto pewnie uświadomić sobie jedną zupełnie niesłychaną rzecz. Informatyka kwantowa w tej chwili jest chyba najszybciej rozwijającą się dziedziną fizyki, jeśli nie nauki w ogóle. Liczba ludzi, którzy się tym zajmują, rośnie prawie że wykładniczo. Nie wiem, czy wyniki rosną wykładniczo, tego nie potrafię ocenić. W każdym razie jest to rzecz, która rozwija się niesłychanie szybko, jest nie tylko modna, ale prawdopodobnie również bardzo ważna. Otóż na czym polega rzecz? Można na to patrzeć w dwojaki sposób. Po pierwsze, można na to patrzeć w ten sposób, że zakładając materialistyczne podejście do wszechświata, nie istnieje informacja jako obiekt abstrakcyjny. Informacja musi być zawarta w jakimś nośniku informacji. To może być kartka papieru, na którym napiszemy cokolwiek, ale równie dobrze informacje możemy zawierać w pojedynczych układach kwantowych. Czyli z jednej strony informacja jest nieodłącznie związana z układami fizycznymi, w których ona rezyduje. Natomiast z drugiej strony układy kwantowe rządzą się swoimi prawami. W związku z tym, jeśli zakodujemy informację o układzie kwantowym, po czym coś z nim robimy, to wynik przetworzenia tej informacji jest nieoczywisty. Bo to nie jest klasyczny układ, w którym mamy logikę Boola i wszystko wiadomo, jak działają poszczególne operacje logiczne. W układzie kwantowym te rzeczy są, powiedziałbym, ciągle dość słabo zrozumiałe. Ale pomysły ludzi idą właśnie w tę stronę, to jest ten ostatni punkt, komputer kwantowy, że można by wykorzystać układy kwantowe do tego, żeby informacje przetwarzać, obrabiać. Tutaj kłopot, który ja znam, dotyczący tego pomysłu jest taki, że jest bardzo mało dobrych algorytmów kwantowych. Właściwie w tej chwili uznane są tylko dwa poważne algorytmy kwantowe i jakoś nie widać, że pojawiały się następne. W związku z tym nawet jeśli ten komputer zbudujemy, to na początku będzie on miał ograniczone zastosowanie do tylko tych dwóch algorytmów, które do tej pory ludziom udało się wymyślić. Wreszcie trzecia kategoria, która jest poza klamrami, to jest to, o czym będę mówił w dalszej części mojego wykładu. Zacznijmy od kryptografii. Pierwsze zastosowanie mechaniki kwantowej było w kryptografii. To jest najstarsza dziedzina informatyki kwantowej, najlepiej rozwinięta, całkiem nieźle zrozumiała. Otóż rzecz dotyczy przekazywania informacji, przesyłania informacji w sposób taki, który uniemożliwiałby postronnemu obserwatorowi podsłuchanie tej informacji, czyli zdobycie tej informacji, która jest przekazywana. Są w tej chwili znane dwa sposoby na kryptografię kwantową. Oba z tych sposobów nie służą do przekazywania informacji. Każdy z nich służy do tworzenia czegoś, co nazywamy kluczem kryptograficznym. Jest to pewien ciąg zer i jedynek losowy, który mają zarówno nadawca, jak i odbiorca i używają ten klucz do szyfrowania i rozszyfrowania informacji. Otóż kryptografia kwantowa ma za cel tworzenie takiego klucza. Tworzenie go w sposób, który byłby bezpieczny, bo oczywiście można taki klucz robić
standardowo. Na przykład ja mogę ten klucz wygenerować w dwóch kopiach i jedną przekazać odbiorcy. To nie jest jednak do końca bezpieczne, ponieważ nogu odbiorca jest daleko i w czasie przekazywania klucza ktoś mógłby do niego zajrzeć. W związku z tym pytanie jest, czy da się zrobić taki sposób tworzenia klucza, który byłby bezpieczny. Otóż w tym schemacie, o którym ja tu chcę opowiedzieć, mamy nadawcę, który wysyła fotony bądź spolaryzowane ukośnie, bądź spolaryzowane góra-dół. I mamy odbiorcę, który może mierzyć te fotony bądź z polaryzatorem ustawionym góra-dół, bądź z polaryzatorem ustawionym ukośnie. Sam pomysł ma już 20 lat. Na czym polega sam proces tworzenia klucza? Otóż najpierw nadawca, czyli Alicja, losowo wybiera bazę, w której będzie wysyłała pojedynczy foton i losowo wysyła 0 bądź 1. Tak samo odbiorca, czyli Robert, Bob, losowo wybiera bazę, w której będzie mierzył foton, no i albo go rejestruje, albo go nie rejestruje. Następnie, korzystając z publicznego kanału, na przykład telefonu, albo internetu, albo czegokolwiek, te dwie osoby wymieniają się pewną informacją. Otóż oni nie mówią, co zmierzyli. Oni tylko mówią, jakie bazy używali do nadawania i do pomiaru fotonu. Porównują bazy. Jeżeli bazy były identyczne w danym akcie przesyłania fotonu, pojedynczego fotonu, to jest zachowywane jako bit. Jeżeli były różne, te dane są po prostu wyrzucane. Z tego powstaje coś, co nazywamy surowym kluczem. Po co robić taki duży kłopot sobie, budować jakieś kanały kwantowe, detektory, źródła fotonów i tak dalej? Czy to jest jakkolwiek lepsze od klasycznego kodowania informacji, przesyłania informacji, kryptografii klasycznej? Otóż jest lepsze. Wyobraźmy sobie, że Ewa, która zawsze jest czarnym charakterem, próbuje podsłuchiwać w kanale kwantowym, czyli mówiąc krótko, ten światłowód jest przecięty i ona dostaje fotony. Otóż najlepszą strategią Ewy byłoby następująca rzecz. Najlepiej byłoby, gdyby ona potrafiła wziąć foton, który dostaje, powielić go, jeden zachować dla siebie, a drugi wysłać. W ten sposób Bob byłby przekonany, że nikt nie podsłuchuje, a ona miałaby informację, która jest zawarta w tym fotonie, który akurat był przesyłany. To nie jest możliwe, dlatego że już w roku 1982 pokazała się praca, która mówi, że dla układów kwantowych nie istnieją maszyny doskonale klonujące. Przy okazji, ponieważ to jest Zjazd Fizyków Polskich, chciałem zwrócić uwagę, że współautorem tej pracy jest Wojciech Żurek, który jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To jest wkład Polaków w rozwój tej dziedziny. Otóż oni pokazali, używając bardzo prostych argumentów, że klonowanie nie jest możliwe, czyli Ewa nie jest w stanie wytworzyć dokładnie taką samą drugą kopię, w związku z tym nie jest w stanie podsłuchiwać bezkarnie. Jeśli będzie podsłuchiwała, to wtedy będziemy o tym wiedzieli i możemy przeciwdziałać. Drugi protokół na kryptografię kwantową jest również polski. Otóż jego autorem jest Arthur Eckert, również krakowianin, który w roku 1991 zaproponował, żeby do wytwarzania klucza kryptograficznego wykorzystać pary EPR, czyli pary fotonów splątane w polaryzacji. Ja nie będę szczegółowo opowiadał o tym, jak ten protokół działa. Są już doświadczalne realizacje, jest sporo doświadczalnych realizacji. To, co warte jest podkreślenia, to chyba tylko to, że spośród wielu możliwych wyników pomiarów, znowu są dwie bazy, w których można mierzyć obecność bądź nieobecność fotonu, zarówno u Alicji, jak i u Boba. Spośród wszystkich możliwych pomiarów, tylko część jest wykorzystywana do tworzenia klucza, natomiast znacząca część jest wykorzystywana do sprawdzania czegoś, co nazywam nierównością Bella, o której już wspomniałem wcześniej, i czegoś podobnego do nierówności Bella. I to sprawdzanie
pozwala nam stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, czy ktokolwiek podsłuchiwał, czy też nie.